na pyszne sałatki, aromatyczną kawę i ciasto. Zaprasza sponsor programu Gryf Arena Bistro oraz restauracja ratuszowa w Trzebiatowie. Czwartek, czwarty dzień lutego, Tomasz Krupecki, rozpoczynamy nasz program Czwartek na żywo. Już po raz ósmy strażacy ochotnicy zorganizowali spotkanie noworoczne. Jest to okazja do podsumowania działań podejmowanych przez strażaków, a także możliwość wyróżnienia zasłużonych. Podczas noworocznego spotkania nie zabrakło również zwrócenia uwagi na problemy tej ważnej grupy społecznej, jaką jest brać strażacka. O tym będę rozmawiał z moim gościem, Franciszek Grudecki, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryficach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, rozpocznijmy od tego, że klasa strażacka w szkole TOM istnieje, prawda, w Gryficach? Oczywiście, że tak. Bo niestety podczas tego spotkania powiedział pan, że ubolewa pan nad tym, że nie mają gdzie się młodzi adepci tej sztuki uczyć. No jeszcze raz chcę oświadczyć. Jeszcze jakby zwrócił pan uwagę wszystkim zebranym, że nic z tym nie robią. Tak, to prawda, że nic z tym nie robią. W mojej intencji było zwrócenie uwagi, czy nawet udzielenie takiej reprymendy zgromadzonym druhom, dlaczego niewiele robią, aby pozyskać, w cudzysłowie oczywiście mówiąc kolokwialnie, młodzież do nauki w tym naszym tak ważnym kierunku, jakim jest utrzymanie szkoły czy klasy strażackiej w liceum o profilu strażackim. No może to inaczej wybrzmiało, tak jak wybrzmiało, w każdym razie jeszcze raz podkreślam, że moim zadaniem było zwrócenie uwagi, aby w przyszłości nie doprowadzić do tego, żeby czasami ta klasa nie uległa samorozwiązaniu, czy w ogóle, że nie mogła, jak to mówię, nie daj Boże, wystartować, tak? A że wystartowała, w cudzysłowie, czy jest nabór, młodzież się uczy, z tego się bardzo cieszymy i zapraszamy kolejne roczniki do nas. Tak pan to powiedział, że niestety i w naszym portalu, i jeszcze w innych mediach poszła informacja, że prezes mówi, że szkoły nie ma i właściciele tej szkoły dzwonią do nas, mówią, zaraz, przecież szkoła jest, tutaj są ludzie teraz pokrzywdzeni, zwłaszcza ci, którzy do tej szkoły chodzą. Tak, dlatego... Wydał pan oświadczenie specjalne, w którym pan wytłumaczył, że nie miał pan tego dokładnie na myśli. Ale... Jeszcze raz przepraszam za, jeżeli popełniłem faux pas, to była moja tylko wina, niczyja więcej. I podkreślamy, że szkoła strażacka jest i mamy nadzieję, że będzie dalej trwać. Podczas spotkania noworocznego podsumowaliście 2015 rok. Tak. I co wam wyszło? Co nam wyszło? A wyszło tak, że w minionym roku mieliśmy w powiecie gryfickim bardzo dużo wyjazdów. Z tego, co zdążyłem odnotować, z informacji, które uzyskałem od Komendy Powiatowej, jeżeli chodzi o dane statystyczne, tych wszystkich wyjazdów do akcji, nie tylko pożarów i do miejscowych zagrożeń, było blisko 1000 bez jednego wyjazdu, czyli 999. Gdyby odjąć jeden wyjazd, byłby to numer praktycznie alarmowy, tak? Patrząc przez pryzmat minionych lat, z roku na rok tych wyjazdów wydawałoby się, że powinno być mniej, że lojalność i odpowiedzialność ludzka jest na wyższym poziomie. Jednak jak podaje statystyka, nie jest tak różowo. Jest rok, kiedy tych zdarzeń jest mniej, jest rok, kiedy tych zdarzeń jest więcej. Na to my wpływu po prostu nie mamy. Idąc dalej, to myślę, że warto tutaj przekazać taką informację sumującą miniony rok, że strażacy nasi w tak ważnych dla naszej profesji kierunkach, jak pełnienie funkcji dowódcy sekcji czy strażaka wykwalifikowanego ratownika. Tych ludzi w naszych jednostkach ciągle przybywa.
starsi odchodzą, młodzi przychodzą i z tego trzeba się tylko cieszyć, ale nie może być tak, zresztą nie wolno żadnemu naczelnikowi, żadnemu dowódcy sekcji dopuścić do działań ratowniczo-gaśniczych strażaka, który nie ma wymaganych kwalifikacji. Czyli reasumując ten temat, każdy strażak, który przybiegnie na sygnał syreny, musi być gotowy do akcji nie tylko fizycznie, ale umysłowo i psychicznie sprawny. W 2015 roku ważna sprawa dla strażaków została załatwiona, mianowicie ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Tak. Wy walczyliście o to bardzo długo. Tutaj te struktury z naszego powiatu również zbieraliście podpisy i kiedyś byliście nawet gośćmi mojego programu i rozmawialiśmy o tym, prawda? Tak. W minionym roku, już na koniec kadencji praktycznie poprzedniego parlamentu i prezydenta, rzutem na taśmę, dosłownie w ostatnich dniach urzędowania poprzedni prezydent Polski, pan Bronisław Komorowski, podpisał nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ten dokument zrównuje strażaka ochotnika, czyli strażaka niezawodowego ze strażakiem zawodowym, jeżeli chodzi o pełne zabezpieczenie, nazwijmy to, pod każdym względem, tak? I wypadkowości, świadczeń socjalnych, zasiłków pielęgnacyjnych, chorobowych itd., itd. To jest cała warstwa, cała sfera tego przywileju, w cudzysłowie oczywiście, który miał dotychczas strażak zawodowy, a czego nie miał strażak ochotnik. To była naprawdę ogromna walka, ogromne wyzwanie, nie tylko ochotników z naszego powiatu, ale to była akcja ogólnopolska. Dzięki temu, że koledzy w Ustroniu Morskim zorganizowali się, stworzyliśmy wspólnie taki Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów jako projekt obywatelski. Trafił on pod obrady Sejmu, ale zanim tam trafił, to postanowiliśmy, że pójdziemy tą krótszą ścieżką legislacyjną. Dzięki uprzejmości poprzedniej pani minister Piotrowskiej udało się ten temat przygotować, tak powiem, bardzo szybko i znalazłem aprobatę i poprzedniej premier rządu pani Kopacz i aprobatę posłów, senatorów i na dzisiaj mamy to, co mamy, czyli jesteśmy zadowoleni. I dzisiaj zadowoleni nie ma tego. Czegoś takiego, że strażak dzisiaj, traci zdrowie dokładnie. I jest pozostawiony sam sobie. Bo najbardziej nas bolało to, że mieliśmy takie przypadki, na przykład jeden podam tylko z taki, który mi się w tej chwili przypomniał, kolegi naszego z Podchojny, który uległ wypadkowi, stracił podczas prowadzenia akcji ratunkowej nogi, tak? I był problem, kto ma zapłacić mu za protezy i za turnus rehabilitacyjny. No w sumie to śmiech na sali, mówiąc kolokwialnie, żeby w Polsce nie było odpowiedzialności tego typu. Jak strażak państwowy ulegnie wypadkowi, pomoc następuje, natomiast dla ochotnika to jest co? To ochotnik to jest co? Mięso armatnie? Chyba nie, dlatego staraliśmy się przypomnieć rządzącym w kraju, że jednak należy zwrócić uwagę, pochylić się nad tym naszym problemem i dokonać, tak powiem, zrównania, jeśli chodzi o przepisy w tym zakresie. A powiem wprost, łatwo nie było, bo był dużo opór materii i ze strony strażaków Państwowej Straży. Miałem przyjemność uczestniczyć w kilku posiedzeniach Komisji Sejmowej z udziałem poprzedniego generała komendanta głównego Leśnakiewicza i przedstawicieli z Komendy Głównej, którzy no, bronili się przed zmianą tych zapisów, bo myśleli, że będą musieli się swoimi funduszami podzielić z nami. Jednak my mieliśmy inny punkt widzenia i sprowokowaliśmy tę dyskusję w kierunku takim, że minister spraw wewnętrznych administracji będzie musiał z własnego budżetu takie środki przeznaczyć, a generalnie Skarb Państwa, który tworzy nową ustawę budżetową na nowy rok. To jest rząd wielkości 300-350 tysięcy. I powiem taką ciekawostkę, poprzedni wiceminister siedział obok mnie na komisji właśnie spraw wewnętrznych i mnie się pyta, gdzie on w projekcie budżetu państwa ma zapisać tą kwotę. Ja mówię, panie ministrze, pan chyba sobie żartuje tu ze mnie i z nas, jak przybyliśmy do Sejmu. Dla pana 350 tysięcy to tak jak dla mnie jest 20 zł, tak? No i oczywiście śmiech na sali nastąpił, skorygował swoją myśl i oczywiście to zostało przypisane do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych, pośrednio do Komendy Głównej i tak to wygląda na dzisiaj, że jeżeli strażak, który działa, nasz ochotnik w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, czyli w tych jednostkach pierwszego reagowania ulegnie wypadkowi, to takie odszkodowanie jest wypłacane z Funduszu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast... Takie wypadki często się zdarzają? No, w naszym przypadku akurat od kilku lat mamy spokój, ale zdarzają się. Nie dzisiaj można... wiecie, że jesteście bezpieczni po prostu. Oczywiście. I tu tylko dokończę, że jeśli chodzi o
wypłaty odszkodowania dla strażaka nie, który działa w systemie, nie krajowym systemie, ale normalnym, do zwykłych zagrożeń, to wypłaca wójt, burmistrz, a rekompensuje jemu, bo do budżetu gminy te pieniądze, wojewoda, w naszym przypadku zachodniopomorski. Jakie inne problemy mają strażacy ochotnicy, a zwłaszcza ci w powiecie gryfickim? No problemów zawsze jest wiele, bo jeszcze nie wszystkie jednostki ochotniczej straży pożarnej mają swoje bazy. Bazy dobrze wyposażone, generalnie chodzi tutaj o... Chodzi panu o remizy. Krótko mówiąc, remizy, czy domy strażaka, jakby to zwał. Wiem, że kilka inwestycji takich jest planowanych w gminie Brojce. I sukcesywnie są modernizowane dotychczasowe remizy. Ale myślę, że budynek to jest jedna kwestia. Myślę, że należy zmienić w niedługim czasie sposób powiadamiania strażaków, przejść na bardziej nowoczesny system poprzez telefonię komórkową, czy poprzez pagery, jak to wprowadzano nam kiedyś, ale myślę tutaj o wymianie generalnie, jeżeli by się fundusze unijne pojawiły, o wymianie syren dotychczasowych z tych elektrycznych na syreny elektroniczne. Bo zamontowanie tego sprzętu nowego, o którym mówię, ma taką zaletę, że można jego wykorzystywać do różnych celów. Mianowicie dzięki takiej nowelizacji, poprzez to, że jeszcze będzie wydawany dźwięk syreny, można wypuszczać inne komunikaty głosowe, wypuszczać muzykę, czyli przy okazji, jeżeli jest zorganizowana uroczystość gdzieś tam w domu strażaka czy w remizie strażackiej, to cała wioska słyszy, co się w tym dzieje, nie trzeba używać dodatkowego sprzętu nagłaśniającego. Tak? I to jest taki pozytyw, taka nowość. Syrena kosztuje w granicach kilkunastu tysięcy złotych. I to jest jeden z takich ważniejszych elementów. Jeżeli by się to udało, to będzie takie kolejne zadania na nową kadencję, bo teraz, jak na pewno Państwu wiadomo, kadencja dobiega końca. Ale o tym za chwilę. Chciałem jeszcze zapytać o remizę w Gryficach. Rewizję strażacką. Mówi Pan o komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To zupełnie jest inna para, że tak powiem, butów. Tak, ale przyzna Pan, że to jest bardzo potrzebne. To jest na dzień dzisiejszy, myślę, zadanie numer jeden i dla władz wojewódzkich, i dla władz powiatowych, i w ogóle dla wszystkich samorządów. Generalnie pośrednio też dotyczy nas jako ochotników, bo prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy nie mamy własnego konta. No i tak się tułamy, że tak powiem. Mogę korzystać z sali posiedzeń Rady i tam organizować posiedzenia zarządu, bo nas jest kilkadziesiąt osób i musimy się będzie zebrać, czy posiedzenia, inne spotkania zorganizować. Ta inwestycja powinna być realizowana, a jak będzie, zobaczymy, bo budżet państwa niedawno został, jak wiemy, uchwalony. Ja jestem przekonany, że te pieniądze obiecane powinny się znaleźć, żeby ta inwestycja w tym roku w stanie serowym została zamknięta. To nie jest tylko moje marzenie, ale myślę wszystkich naszych kolegów z Państwowej Straży z kierownictwem tej komendy na czele. Jakie plany ma teraz Ochotnicza Straż Pożarna na ten rok? No planów jest sporo. Tradycyjnie działamy w pewnym takim schemacie, można powiedzieć. Nie ma roku, gdzie byśmy nie organizowali eliminacji na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim turnieju wiedzy pożarniczej. To jest taki priorytet, który kierujemy pod adresem dzieci i młodzieży. Kolejna taka sprawa ważna dla nas, no to jest przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Świętego Floriana. A przypomnę tylko, że od kilku lat tak tradycyjnie spotykamy się 4 maja każdego roku w świątyni przy Biernowie, która jest w czasie na szczeblu gminnym, powiatowym, wiadomo, wręczenia różnych odznaczeń, podziękowań, no i festyny, nie ukrywam, dla lokalnych społeczności, to jest istota rzeczy, no i zawody, bo to jednak, gdy nie ma akcji, nie ma wyjazdu do zdarzeń, to żeby strażak był sprawny, to musi poddać się swojej sprawności, sprawdzić swoją sprawność na lepiej w boju, tak, czyli ćwiczenia bojowe. Zachęcam i zapraszam wszystkie samorządy, żeby co roku organizować u siebie na własnym terenie zawody gminne, bo powiatowe są organizowane raz na 2 lata. No w tym roku planujemy zorganizowanie, muszą się odbyć zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn z naszego powiatu. Zorganizujemy w tym roku dokładnie 19 czerwca na Stadionie Miejskim w Płotach według regulaminu europejskiego CTF-u tak zwanego, gdzie najlepsze, generalnie wszystkie drużyny z naszego powiatu, bo tych młodzieżowych drużyn nie mamy za wiele, ale wybierzemy z tego grona najlepszych i którzy będą nas reprezentować też w tym roku na wojewódzkich zawodach, które się odbędą w Połczynie Zdroju. Ilu jest strażaków ochotników na naszym terenie? No w granicach 1400.
to wszyscy nie mogli pomieścić się w tej restauracji w Trzebiatowie. Dlaczego w tym roku spotkaliście się w takiej małej restauracji w Trzebiatowie? No właśnie, o to mnie pytał... Znaczy ona nie jest taka mała, ale... O to mnie pytał pan starosta... Ale nie pomieści 1000 osób. Dlaczego? Dlaczego zrezygnowaliście z Gryfaryny? Przede wszystkim myślę, że z powodu braku wystarczającej ilości środków, bo my jako ochotnicy strażacy mamy te pieniądze, które nam koledzy wpłacą, czy wspomoże nasz taki czy inny samorząd, czy jakiś sponsor, czy sami sobie się złożymy na zorganizowanie takiej uroczystości. Ale zawsze trafiamy jakichś dobrych ludzi, którzy wyciągną do nas pomocną dłoń. To i... jak to się stało, że kto wtedy do was wyciągnął dłoń, że można było zrobić imprezę na... Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, była zasadnicza taka kwestia. W rozmowie z panem starostą ustaliliśmy, że trzeba strażakom pokazać, że taka budowla w Gryficach powstała, że będzie można z niej korzystać nie tylko do celów sportowych, ale kulturalnych i zorganizować taką, nazwijmy to, wieczornicę. No padł pomysł, żeby zorganizować wszystkie służby mundurowe, bo jak pan na pewno pamięta, oprócz nas byli leśnicy, byli policjanci, było wojsko. Służba więzienna. Generalnie wszystkie praktycznie nacje mundurowe były tam reprezentowane. Wszystkich było około 500, no byłem, jak wszystkim wiadomo, mocno podejrzany, przesłuchiwany przez 9 miesięcy poprzedniego roku przez różne prokuratury. No jednak... Ale w jakim celu? Przez ten alkohol, czy...? Tak, że twierdzono, że ja zakupiłem alkohol z pieniędzy, które mi niby miał dać samorząd powiatowy, co było oczywiście bzdurą i nieprawdą. Też mnie podejrzewano, że ja zakupiłem chyba 250, jak było w tym akcie doniesienia podane, butelek alkoholu. De facto było tych butelek 230. No były różnice takie istotne. Generalnie, żeby już nie tego tematu nie ciągnąć, to powiem. Tak, to były spore różnice. Na 500 to są po 20. No tak, no, butelek. Nawet norma polska nie została zachowana, jak to miał pół litra na twarz, tak? Ale czy strażacy ochotnicy tak nie mogą pić wódki? No tak, kto powiedział, że nie? Kto powiedział, że nie? Na spotkaniu, dlatego, które sami organizują? Dlatego kwalifikacja czynu została zmieniona w konsekwencji. Zostało zakwalifikowane jako wykroczenie. No i starano się w konsekwencji ukarać tych naszych ochotników, którzy ten alkohol pili w tym czasie, tak? Co było dla mnie bardzo śmieszne. Bo doszli do tych ludzi, którzy de facto na zdjęciach byli wykazani, że podnosili kieliszek niby z alkoholem, bo nie wiadomo, co oni spożywali, bo każdy może pić wodę bądź coś innego, tak? I sok, że białe to nie znaczy, że alkohol. Ale jeszcze była brana pod uwagę, rozważana ostatecznie uchwała Rady Miejskiej Gryfic, która przed wieloma laty była, czy kilkoma laty podjęta, gdzie były wyszczególnione konkretne lokale, w których nie należy spożywać alkoholu. No i tam w tym wykazie niestety nie było Gryfaryny. No i panowie śledczy musieli temat zamknąć bezwynikowo. Byli bardzo zdenerwowani, wściekli wręcz, nie wiem na kogo, bo sami na siebie, bo nie mogli wyciągnąć konsekwencji, nawet wypisać mandatu. Ale to jest nauczka na przyszłość i przestroga, że jednak przy organizacji tego typu uroczystości na części oficjalnie nie powinno się prowokować w sensie pokazywania jakiegoś trunku, czy to będzie napój, który będzie zbliżony do alkoholu, czy nie. To jest mniejsza o to. No, staramy się to przestrzegać. W tym roku spotkaliśmy się w restauracji. W ubiegłym roku na zamku. Nie ukrywam, że nie było alkoholu, bo alkohol był. Tak samo jak później był składkowy, ale jak pan zauważył, na części oficjalnej było nas mniej, dlatego że były mniejsze pieniądze przeznaczone, mi nam się udało fundusze zebrać. I dlatego ograniczyliśmy tą naszą liczbę do 100, czyli wystarczająca ilość przedstawicieli była obecna, co nie znaczy, że w przyszłym roku nie zwiększymy te liczby, no i pomieszczenie nie było za duże. A w przyszłym roku będzie nowa hala w Płotach. Nie, że będzie nowa to hala będzie, w Płotach. Trzeba też pokazać obiekt. Dlatego nie ukrywam, że dlaczego mamy coś ukrywać. Niech wszystkie służby jak najbardziej. Znowu przyjadą. A jak jesteśmy bardzo otwarci na współpracę ze służbami, już dzisiaj zapraszam, może zrobimy na 500, na 700, jak będzie trzeba, tak? Panie Franciszku, w tym roku wybory. Nowy prezes będzie, czy jak to będzie? Nie wyjął pan jeszcze głosów. Trudne pytanie mi pan zadaje. Akurat od 1 stycznia trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza we wszystkich naszych strukturach, począwszy od jednostek w poszczególnych miejscowościach poprzez zarządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Z tym, że jest taka różnica, że zjazd wojewódzki odbędzie się w przyszłym roku, 2017, na przełomie marca i kwietnia. Natomiast zjazd powiatowy muszę zorganizować do końca tego roku. Mamy termin wyznaczony 19 listopada. Tak ustaliliśmy na ostatnim prezydium naszego zarządu powiatowego. Ten zjazd odbędzie się na zamku w Płotach. No i zobaczymy. Piłka w grze, komu, jak to mówią, będzie dane. Ale pan chciałby na kolejną kadencję? Trudno powiedzieć, ja bym chciał. Trzeba zapytać delegatów, czy będą chcieli mnie wybrać. Tak, ale jeżeli pan nie wyrazi zgody, to... Ja nie powiem nie.
Nie powie pan nie. Franciszek Grudecki, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak, zarząd, to jest takie długie, tak, że u nas jest trudno długie nazwy są, ale łatwe do zapamiętania. Wystarczy. Franciszek Grudecki, prezes Strażaków Ochotników w powiecie gryfickim. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu, dziękuję Państwu panu. Również. Do zobaczenia. Nowoczesne Specjalistyczne Centrum Opieki i Rehabilitacji Leśna Polana w Gryficach. Całodobowa opieka. Profesjonalna kadra medyczna i fizjoterapeutyczna. Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Komfort, bezpieczeństwo, szacunek. www.lesnapolana24.pl